operowanie dźwignią zmiany biegów. Ta dźwignia zmiany biegów, ta skrzynia biegów ma 6 położeń. Proszę położyć rękę tutaj. One są tak jak w maluchu. 1, 2, 3, 4 i do tego jest 5 i 6. Należy bardzo delikatnie operować tym lewakiem, mimo jego rozmiarów, i nie siłować się. Tutaj, jeżeli pan delikatnie przejdzie, mamy płaszczyznę 1, 2. Ruszamy z 2. Tutaj, jeżeli pan puści, wróci na przestrzeń 3 i 4. I tutaj, odpychając od siebie, to jest płaszczyzna 5 i 6. I teraz wsteczny jest do siebie. I teraz wrzucamy 2 i on wchodzi do tyłu. Jeżeli wrzucamy 3 z 2, otwartą dłonią na 2 razy. 1 i 2. I wtedy on wejdzie na właściwą płaszczyznę. Jeżeli tutaj zaciśniemy rękę i będziemy na 1 raz próbować wrzucać, to możemy wrzucić zarówno 3, jak i 5. Także trzeba mu dać swobodnie. On sobie odszuka tą 3. Bieg wsteczny, proszę położyć rękę. Przerzucamy na płaszczyznę 2 i później jeszcze przebijamy. To jest wyraźne odczucie i wrzucamy do tyłu. Żeby nie wrzucać biegu jednym ruchem, bo wtedy nie wiemy, czy jesteśmy na 2, czy na wstecznym. Jeżeli zrobimy sobie to wolniej na 2 razy, czyli 1, 2, wsteczny, wtedy jesteśmy na 100% pewni, że wrzuciliśmy bieg wsteczny.